Utalentowany i charyzmatyczny showman, który sławę zdobył dzięki udziale w amerykańskiej edycji popularnego programu Idol. Kiedy kilka lat temu na swoim debiutanckim albumie zaśpiewał piosenkę What Do You Want From Me, czyli Czego Ode Mnie Chcecie, zapewne nie przypuszczał, że kilka lat później wyruszy w trasę koncertową z zespołem Queen, a jego single podbiją listy przebojów na całym świecie. Oto Adam Lambert. Na początku naszej rozmowy chciałabym Ci pogratulować. Twoja piosenka Ghost Town jest jednym z najczęściej granych utworów w polskich stacjach radiowych, a singiel zdobył właśnie status złotej płyty. Witamy w Polsce, masz tu naprawdę wielu fanów. Dziękuję, to bardzo miłe usłyszeć taką wiadomość. Mam więc nadzieję, że w przyszłym roku podczas mojej trasy koncertowej przyjadę do Polski i zagram wielkie show dla moich fanów. Promujesz teraz swój najnowszy album The Original High. W jednej z recenzji płyty znalazłam ciekawe zdanie. Lambert odkrywa swoją mroczniejszą, a jednocześnie delikatniejszą twarz. To prawda? Myślę, że tak. W przeszłości moje śpiewanie brzmiało nieco agresywniej. Śpiewałem wyżej, co nie ukrywam, bardzo lubię, ale czasami śpiewanie w inny sposób dostarcza też innych emocji. Na tym albumie mój śpiew jest cichszy, w nieco niższych rejestrach, chociaż nadal można usłyszeć jakieś szalone fragmenty. Myślę jednak, że ten album jest bardziej intymny, delikatny. To jest to, co ja i mój producent chcieliśmy we mnie odkryć. Na twojej nowej płycie znalazł się duet ze szwedzką piosenkarką Tove Lo. Kawałek nosi tytuł Rumors. Jaka jest więc najdziwniejsza plotka, którą o sobie usłyszałeś? Pojawiła się plotka: Adam Lambert zmarł. Zmarłem? Naprawdę nie żyję? Nie ma mnie wśród żywych? Dzięki Bogu, to była tylko plotka. Odpukać na wszelki wypadek. Oprócz solowej kariery współpracujesz również z zespołem Queen. Jak wielkim wyzwaniem było dla ciebie wejść niejako w buty Freddiego Mercury'ego? To było bardzo interesujące doświadczenie. Z jednej strony uwielbiam Freddiego Mercury'ego, ale on był i pozostanie tylko jeden. To, co robił, było niewiarygodne. Stojąc na scenie, miałem świadomość, że jestem jakąś jego kopią. Trochę imituję go, ale oczywiście nie mogłem go w żaden sposób zastąpić. To byłby brak szacunku zarówno dla niego, jak i dla jego fanów. Wychodząc na scenę, chciałem, żeby to był Adam Lambert śpiewający i jednocześnie oddający mu cześć. Dlatego też podczas każdego koncertu nawiązywałem kontakt z publicznością i dawałem jej to do zrozumienia. Nie obawiałeś się tego, że pojawią się porównania do wokalisty zespołu Queen? To było gdzieś w moich myślach. Właśnie dlatego byłem bardzo ostrożny, wykonując jego piosenki. Starałem się tylko, by podobnie jak Freddie i Queen, przekazywać emocje zawarte w każdej linijce tekstu piosenek, tak, by publiczność czuła to, o czym jest dany utwór. Myślę, że między nami są podobieństwa, ale są też różnice. Głosy na przykład mamy inne. Piosenka Lay Me Down, którą stworzyłeś razem z Avicii, była wielkim przebojem w Polsce. Jak wyglądała zatem wasza współpraca? Avicii jest świetny. Zresztą pracując z nim poznałem również gitarzystę Nila Rodgersa, tworzącego głównie w latach 70. Współpraca z nimi to była przyjemność, bo w sumie pochodzą z dwóch różnych światów. Avicii to muzyczny geniusz ze Szwecji i zarazem bardzo mądry gość. Co ciekawe, wiele osób myśli, że jest DJ-em i producentem, który pracuje głównie za konsoletą, a niewielu wie, że jest świetnym kompozytorem. Nagrał swoją część, do tego Neil dołożył świetną gitarę i wyszła fajna piosenka. Czy to prawda, że Robbie Williams planuje nagrać z tobą piosenkę? A tak, słyszeliśmy ten sam wywiad. To bardzo mi schlebia. Praca z nim to byłaby super sprawa. Z kim ty chciałbyś nagrać duet? Trudno powiedzieć, ale zawsze powtarzam, że występ z Beyoncé to byłoby coś. Uwielbiam ją i uważam, że jest niesamowita. Czy masz już jakieś muzyczne plany na przyszłość?
Oczywiście nadal chcę tworzyć muzykę. Dla mnie ważne jest to, bym nadal mógł wydawać płyty, jeździć w trasy koncertowe. Mam też nadzieję, że będę w stanie nadal odkrywać muzykę, bo nie lubię niczego powtarzać. Kolejna płyta będzie inna, chcę robić coś nowego. Co więcej, chciałbym, jeżeli znajdę czas, powrócić do aktorstwa. To mogłoby być interesujące.